Słuchałem tego argumentu, ale pan pamięta, zresztą rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem chwilę, to nigdy nie była, to nie był przedmiot mojej jakiegoś pożądania. Obsesji? Czy obsesji prezydentura. Już nie będę przypominał tych słów o żyrandolach, które kiedyś mi wyrzucano, ale mówiąc zupełnie serio, to co potrzebne jest w polskiej polityce, to oczywiście no, realna władza, żeby zatrzymać to, co jest złe i żeby starać się znowu Polskę wyprowadzić na pozytywne tory. Prezydentura byłaby częściowo tego typu mandatem, metodą, ale zdecydowanie niewystarczającą. Więc jeśli zapowiadałem tak otwarcie, że będę chciał wrócić do takiej aktywności publicznej w Polsce, godząc to z tą nową funkcją, jaką mam tutaj w Europie, to nie z myślą o tym, żeby marzenie o prezydenturze przenieść na no nie czas była przyszły. To obsesja, jak pan mówi, ale widział pan się w Pałacu Prezydenckim. Ja wiele Rozważał razy byłem pan poważnie. W Pałacu Prezydenckim u wielu prezydentów, także... Gościem w Pałacu Prezydenckim to ja nawet byłem jako dziennikarz. Także... Tylko ja się pytam, czy pan widział się w tym pałacu jako polityk, jako prezydent, jako głowa państwa? Prawdziwy problem polega nie na tym, kto będzie tym prezydentem. Ja tak samo myślałem o tym, no powiem szczerze, ponieważ te zaszczyty, prestiż, jaki wiąże się uzasadniony z funkcją głowy państwa, to nie było coś, co mnie w jakikolwiek sposób w życiu ekscytowało czy pociągało. Natomiast to, co jest takim mechanizmem sprawczym, to, co daje pozycję silną, samodzielną, ale mającą wpływ na to, co dzieje się w kraju, to jest to, co powinno być przedmiotem marzeń każdego polityka. W tym konkretnym momencie, i chciałbym, żeby to wybrzmiało możliwie jasno i precyzyjnie, te wybory prezydenckie były na tyle ważne, że przecież przez długi czas, rok temu, dwa lata temu, rozważałem taką możliwość kandydowania w sytuacji, w której byłoby jasne i oczywiste, że ja daję największe gwarancje na wygranie tych wyborów. I o tym też otwarcie rozmawiałem z politykami opozycji, i oni także wiedzieli, że to założenie musi nam przyświecać. Jeśli miałoby się okazać, a okazało się inaczej, i o tym jestem przekonany, że ja i tylko ja daję szansę na zwycięstwo, to bym się nie wahał. Ale nie dlatego, że to jest, że to było moje marzenie od dzieciństwa. Wybory są w maju i następne wybory są za 5 lat. To rozumiem, że przy tym drugim terminie cały czas stawiamy znak zapytania. Tak naprawdę następne wybory są wybory parlamentarne, bo one, niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie, bo przecież pewne zmiany już zaszły, choćby wybory do Senatu pokazały, że jesteśmy być może w takim przełomowym momencie, ale tak czy inaczej przez najbliższe ponad 3 lata rządzić będzie ekipa, która moim zdaniem, bo to jest moja ocena, narobiła Polsce bardzo dużo szkody i narobi jeszcze bardzo dużo szkody. I dlatego tak ważna jest ta perspektywa najbliższych 3-4 lat. Znaczy trzeba naprawić, trzeba wybudować na nowo taką siłę polityczną, która będzie nie tylko w stanie pokonać PiS, ale też rzeczywiście przedstawić ofertę, no jednak atrakcyjniejszą niż do tej pory. Pytam o tą prezydenturę.